Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Minecraft Dungeons. The Fiery Forge, where the Arch-Illager builds monstrous machines that devastate the villages of the overworld. You must be stopped. Strike with everything you've got and raise this forge to ruins. O kurczę. No widzę, że tutaj będzie konkretnie niby lodowe otoczenie, a jednak kurczę ogniste. Trochę strach się bać. Potężnie pomocna umiejętność z tym ładowaniem życia. O kurde, ale silne. Nawet moje strzały takie słabe. A wiecie co? Sobie zobaczę jedną rzecz. Tak na szybko, nie? Jakby sobie wymienić ten łuk i dać sobie ten kołczan zamiast tej umiejętności. Pomyśleć nad tym łukiem, czy go sobie nie zostawić. Okej, podładujmy życie. Wow! Nieźle. No ale niestety, to tylko przez chwilę mamy tę umiejętność, więc to się trochę mija z celem, nie? Jakby to powiedzieć, więc w takiej sytuacji ja sobie wracam. A jakby sobie ten totem ochrony zobaczyć jeszcze? Łuk chyba zostawię. Spoko jest, jest mega szybko strzelny. Jakby się tak skupić. To no wiadomo, tak? Jak mam kuszę, to trzymam i strzelam, a jak mam ten łuk, to muszę klikać. Ale nie jest to jakiś tam potężny problem, nie? Fajne są te łuki. Potem ochrona. Fajnie. A, nie mogły we mnie strzałami strzelać. No też jest jakaś opcja, nie? Znajdź rdzenie kuźni. Ale spoko DLC są, albo na przykład mamy jakieś podwodne krainy, albo kosmiczne, nie? Naprawdę, naprawdę te mapy są dopracowane i są fajne, nie? Muszę przyznać. Mogę się tylko... A, bo to wybucha! Dobra, kurde, zapomniałam, no. Myślałam, że to można jakoś rozwalić, ale niekoniecznie. Lawa parzy? Oj, lawa parzy! Konkretnie widzę. Ale nic, chciałam tutaj pokonać też. Czasami trzeba się poświęcić. Co, że jakieś te dzwoneczki są, nie wiem, czy to słyszycie. Wow.
strzelaj zdrów. Że tak powiem. Śmieszne odgłosy wydają. Tak więc podsumowując, zostaję przy mojej kuli. Lepszym rozwiązaniem. Dobra, weźmy zaopatrzonko. Strzały, jedzonko jak najbardziej na propsie. Tu mamy mały na golem. Gdzie jest ten golem? A on chyba tam jest. Teraz tak pomyślałam. Docelowo powinniśmy pójść, sobie to TNT zostawiamy na niego. W ogóle te białe szkielety, to one wyglądają jak te takie śmieszne stworki w tych hełmach białych ze Star Warsów, tak mi się skojarzyło. Gdzie jest ten golem? Tu jest. Wypasionym łukiem. Tak, to można żyć. O, coś tu jest jeszcze. Podnieśmy. O, ty kurczę. Co to tak wybucha? Wszystko. Jeszcze mamy teraz tak, albo w tą bańkę, albo tam jeszcze z lewej strony. Zobaczmy najpierw tędy. Mamy te rdzenie cały czas znaleźć. Czy mi się wydaje, czy ten szkieletor beknął? Tutaj skręcę, teraz tak porozwalam. A ten spaderski. O ty kurde, ale to wybuchnie. Najlepsze jest to, że on to nic akurat nie robi, nie? Nie, no powiem wam, że łuk wypas. Zdecydowanie. Co my tu nowego mamy? To mogę rozbić, to mogę rozbić. Łuk też. Ten kołczan. Ten kołczan też chyba rozwalę. Kurde, szkoda, że żadnej magii nie dało, nie? Co my tu mamy jeszcze? Szybkostrzelna kusza. To jest ta moja kusza. Dobra, ją też rozwalę. Bo zdecydowanie teraz mi się ten łuk spodobał. Zróbmy sobie zaklęcie, maksymalne obrażenie. Ej, teraz to będzie dopiero magia. Hoppa! Teraz mogę biegać i śpiewać, mam tę moc. Dobra, pitku. Kurde, 400 strzał mam, to sobie mogę strzelać i strzelać.
fajny byłby jakiś upgrade do tych pszczółek, nie? Żeby one na przykład dłużej żyły czy coś. Przyblokowało. Za potężna strzała. Kurczę, musiałam by ją wziąć. Ale niestety... Dobra, życie. Takie zabały. Kurde, ale daleki zasięg ma ten... Jest, jak ja się cieszę, że jednak go wzięłam. Tak w sumie na początku nie byłam przekonana, nie? Mówię, a kurde, moja kusza. Ale jednak stwierdzam, że nie do końca. To jednak obrażenia 10, a 30 to kurde, to jest bez porównania, nie? Okay. Dobrze, zobaczmy teraz tak. Wpadła nam zbroja najemnika, 12. Jak ja nie lubię, jak te pajęczyny są, nie? Dobra, tu mamy jakieś pierwsze wejście. Chodźmy zobaczyć. Udało się. O, i przy okazji jeszcze coś nie. Tak to można. Jakiś kolejny fajny łuk. 20. Obrażenia dystansowe 55-160. Co? Żaden z... Ja... Ale kurczę, silne powodowane ataki. Ale potężny. To teraz to 30, a 165. Weźmy go na chwilę, co? Tylko on będzie wolny. Będzie ten problem. Spowoduj przeciążenie rdzeni 8. Kurde, ale wypas. Właśnie to jest to, że jest tak powolny, że mnie zdążą, że tak powiem, zabić. Teraz odpijmy się do tych... Wow! Tych wszystkich lokacji, to rdzenie rozwalić. O kurde! Naprawdę tutaj w konkrecie trzeba, nie? Nie, podoba mi się ten łuk. Dobra, wolę mieć słabszy, a szybszy. Jednak mimo wszystko. Dobra, niech mi dąży do tego. Szybko się schować. W każdą stronę wywala praktycznie. Lecimy tu na miejscu przejście. A, ten już jest rozwalony, okej. Tu jeszcze jest. Ale to muszę ten wejść. Prawie mnie puściło, żeby tam zeskoczyć na dół, nie? Bo tak fajnie wyglądało.
To wysadki chwilę. To jest trudne. Tak, no można. A nie, jedna skrzynia. Dobra, to drugie to wejście. Niech się człowiek tutaj, kurczę, zajwanił, a to elo morelo. Jezu, myślałem, że to wybuchnie. Fajna zbroja. Zdrowie 7-3. Ja mam 6-5. Redukcja obrażeń 3-5. 3-5. Szansa na uniknięcie obrażeń 30. Dłuższy czas odnowienia uniku 100. Dłuższy czas odnowienia uniku. Ale bzdura. Powinni to skrócić, a nie wydłużyć. Kto tak robi? Jesus. Ta zbroja wcale nie jest jakoś nie wiadomo jak super ekstra lepsza, więc tym bardziej się zastanawiam. Jaki sens? Dobra, tu mamy wsio, to już tu pomknę. A nie, dobra, tu nie można wpaść. Myślałam, że tam jest jakiś, wiecie, ukryty poziom czy coś, ale nie. W razie dreptamy sobie tutaj teraz. Dwa te nam zostały. Już jest dziawnięty. A kurde, weszłam w plawę. Dawaj. Dobra, ale dwa. Chodźmy. Dobra. Mamy jakiś kolejny łuk mocy w ogóle. Tutaj zdecydowanie słabsze. Zbroja jest lepsza, ale łuk. Obrażenia 55, 166, ale szybkość z kolei jest słabsza. Tak samo jak z tamtym. Bardzo podobnie, jak to nie jest ten sam nawet. 17 zbroja. Muszę przemyśleć, żeby sobie nie popsuć, nie? Lawy nie wpaść, bo bardzo dużo życia odbiera. Pięknie, który poziom mamy? Który teraz? 16. O
to kurde, ale mi życie chciał odebrać. Ale mi odebrał, no. Taki tu eciepecie, nie? A jednak mimo wszystko... Konkret. Wkręciłam się teraz tutaj w tego Minecrafta. Nie będę ukrywać, że nie. Powiem, że pograbię też jakieś Lego, bo zjedzę swoją drogą. Mam kilka części, jak na 14 w sumie, bo tych Lego to jest tam mnóstwo, nie? Nie wszystko mam na konsolę, ale nie wiem, czy nawet w ramach abonamentu teraz większość nie ma dostępnych. I tak, i tak. Fajnie, że to się na mapie zaznacza, bo jak widzicie, są rzeczy, które można łatwo przeoczyć w ogóle. No to zobaczmy tutaj, co jest w tej małej dziupli. O ty! A! I znowu tam coś przeoczyłam. Muszę jeszcze raz zobaczyć. O ty! Ale bym umarła. Nice. Ach, młotek mam. Zacznijmy od prawej strony, bo widzę, że jest krótsza. To zobaczymy, co tu się kryje. Chyba nie mogę strzelać do góry jakoś szczególnie. Tylko chyba na razie na wysokość jednego piętra. Znowu golem? Ja pierdzielę. Monstrum z czerwieni tu, ja pierdzielę. Nie mogę przed tym uciec. Co to są? Kostki.
to było? O kurde. Jeszcze weszłam. Najgorzej. Dobra, nie wchodzimy w lawę, Lourdes, nie wchodzimy w lawę. Pokażcie tę broń. 17. To jest gorsze niż moje. 49, a moja daje 66. Serio? Dostałam taki sztynks? Ela. A! Kurczę, lepsze dropy dostaję z normalnych stworów, więc... O, czekajcie, tu bym weszła sobie z chęcią na górę. Widzę kryształki. Dobra, tu widzę, że jakieś przejście jest. Wyjście. The fiery forge is destroyed. The war machines of the Illagers have been smashed. Duchowy uzdrowiciel to zimny w dotyku amulet, który aż wibruje od mocy zaklętych w nim dusz. Kurczę, tu widzę, że wszystkie rzeczy, jakie dostaję, to wibrują, nie? Nie wiem czego. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!